konkretna sprawa, aby Następnie przyjdzie osoby, które mają maski na twarzy, o ich zdjęcie, którzy sami występują w noszeniu masek do zdrowia publicznych. Osoby, które się nie zastosują, zostaną usuwane. Dodatkowo, jeśli ktoś uważa maskę za symbol, może ją założyć na tył głowy, albo jakoś w innym miejscu przypiąć. Okej. Witam wszystkich zebranych. Dziękuję wam za to, że przybyliście, że chcecie pokazać, co wy, zwykli ludzie stoicie o akta i o działania rządu. Wszyscy widzimy, jak poważny problem jest akta. Jak uderza w podstawowe zasady wolności. Ja próbuję nałożyć kontrolę dla każdego z nas. Akta to nie jest problem tylko internautów. To problem wszystkich ludzi żyjących w demokratycznym państwie. Nie możemy pozwolić, aby jakikolwiek traktat był zawierany w zabezpieczeniu obywateli. Dziś stajemy wszyscy zjednoczeni pod wspólną ideą. Jak nasi ojcowie walczyli z cenzurą w czasach PRL-u, tak my razem z całą Polską wchodzimy na ulicę, aby pokazać coś sprzeciw, powiedzieć nie. Nie żyje wolność, precz z akta, nie żyje demokracja. Za chwilę głos zabiorą przedstawiciele organizacji pragnących wolności. To oni przybliżą jeszcze bardziej zagrożenia związane z akta. W całej Polsce zbierane są podpisy pod to, aby akta została poddana pod referendum. Bo to ludzie, a nie rządzący decydują, co jest dla nich najlepsze. Nie tylko pełnoletni chcą się wyrazić swój sprzeciw. Przygotowana jest więc specjalna petycja lubelska, która zostanie przekazana do wojewody. A teraz wszyscy podnieśmy głos, tak aby usłyszała nas z Tokio, gdzie dzisiaj została podpisana akta. A więc precz z akta! Precz z akta! Niech żyje demokracja! Niech żyje! Do nas, Matora, skąd byś się na Poznaniu?